Dobry wieczór, mili moi. Wieczorową porą, późną niedzielę. Chciałem się wyspać dzisiaj, bo wczoraj był spacer z widzami, który przybrał niespodziewaną formę. Jakby to powiedzieć delikatnie, żeby nie zabolało. Regularnego pijaństwa nad kanałami, ale było bardzo przyjemnie, moi drodzy, w słońcu i w ogóle, i fantastycznie. I powiem wam, że no, frekwencja była w porządku. Nie było nas wiele osób, było nas pięcioro. Ale i tak było sympatycznie. No, ja muszę, w ogóle dochodzę do siebie, a jutro idę do pracy po urlopie, więc kochani, no. Ale tylko czterodniowy tydzień pracy mamy, bo Wielki Piątek w Anglii jest ustawowo dniem wolnym od pracy, z tak zwanym bank holidayem. Pracujemy tylko do czwartku. Miałem dzisiaj sobie tam pogadać z wami o różnych ciekawych rzeczach, ale to zrobię jutro. Film z wczorajszej, czyli sobotniej demonstracji English Defence League będę montował jutro, bo mi się nie chciało dzisiaj naprawdę. Film z wycieczki z widzami nad kanałami i pijaństwem będę montował jutro, bo mi się dzisiaj nie chciało naprawdę. No taki jestem... leń. Troszkę. Ale słuchajcie, to jest właśnie podstawa tego, co przekazuję w moich coachingach, bo nie nazywam tego terapiami, znaczy nie lubię tej nazwy terapia. W linku pod stroną znajdziecie... pod stroną, co ja mam? No widzicie, no taki jestem zdezorganizowany intelektualnie, umysłowo się. Ale słuchajcie, ja wróciłem w takim stanie do domu, że w ogóle się spierałem z Marcinem, że byłem w domu o 12, a Marcin mi udowodnił na telefonie, że dzwoniłem do niego stojąc przed drzwiami o godzinie 3.44, żeby mi otworzył drzwi. Wcześniej dzwoniłem do niego o 21.30, żeby przyszedł do mnie do centrum po mnie, bo jestem pijany, tego nie pamiętam. Potem, co się działo, to nie wiem. Wiem, że rano znalazłem w swojej kieszeni mentolowe papierosy typu Rothmans. Musiałem je kupić gdzieś w sklepie. W lodówce były dwie zgrzewki tyskiego piwa. Nie wiem skąd, bo nie kupiłem w sklepie. Rozstałem się, to pamiętam, że rozstałem się z widzami o 20, przed 23, przed 11, przy dworcu głównym, przed wejściem na dworzec główny w Birmingham, a potem długo nic i dzwoniłem. Pamiętam, że mama pomagała mi w salonie zdejmować spodnie. Znaczy w sensie takim, że ja się przewróciłem zdejmując spodnie, a mama mi pomagała wstać. Nie jest mi wstyd, kochani. Są naturalne efekty, jak człowiek się po prostu upije. A upiłem się bardzo i to mi było potrzebne też przy okazji do takiego autoresetu. A teraz wracam do normalności, czyli do pracy, do moich terapii sesji. Plan na spotkania w tym tygodniu został dzisiaj ustalony już z tymi, którzy uczestniczą w sesjach terapeutyczno-coachingowych. No i właśnie wracając, w linku pod filmem znajdziecie też link do strony z moimi terapiami. Właśnie też przed chwilą ponad godzinę rozmawiałem z moim kolegą, właściwie przyjacielem, który jest takim psychologiem, no, zdecydowanie bardziej niż ja, bo on jest psychologiem z bardzo wieloletnim. Jesteśmy w tym samym wieku, ale on ma praktyki już tyle lat, że hej, a ja nie. Tylko, że on ma praktykę w psychoterapii bardzo mocną, a ja bardziej właśnie w coachingu. No. Ale rozmawialiśmy sobie, bo przede wszystkim zadzwoniłem do niego, żeby omówić problem jednego z uczestników mojej terapii, u którego już widzę rzeczy, z którymi których się sam nie podejmę, w sensie psychologicznym, nie. Dlatego też rozmawiałem z nim o tym, czy nie mógłby poprowadzić dalej, albo nie zna kogoś, kto mógłby poprowadzić dalej tego człowieka, bo tu chodzi o to, żeby pomóc, a nie narobić krzywdy. A ja jestem taki, wiecie, neurolingwista. Ja to bardziej pracuję z ludźmi na zasadzie uświadamiania sobie tego swojej własnej wartości. Chodzi o motywator. Że motywator nie może przebywać z zewnątrz, czyli naszym motywatorem nie powinno być otoczenie. Nie powinniśmy robić rzeczy typu pracować, kształcić się, kupować dom, samochód, ubierać się, malować, farbować włosy, jeździć na wakacje dla otoczenia. Tylko powinniśmy wszystko robić z własnej potrzeby. Dlaczego neurolingwista? No właśnie, pracuję z językiem, z ludźmi, z ludzkim językiem pracuję. A język jest obecny nie tylko w słowach, w werbalizacji, ale również w myślach, bo tym samym językiem, nawet nie mówię o rodzaju języka, czy to polski, czy angielski, czy jakikolwiek inny, ale słów, których używamy, wyrazów,
które mają odpowiednie konotacje w naszym umyśle. Na przykład taki wyraz muszę lub chcę, potrzebuję lub pragnę. To są zupełnie różne konotacje w umyśle. I nad tym pracuję głównie w moich terapiach z ludźmi, żeby przede wszystkim popracować nad językiem, bo ten język jest jednym, może nie on jest motywatorem, ale on jest motorem napędowym naszych działań. Bo kiedy mówimy sobie, muszę rano wstać, te muszę zawsze musieć być zmuszanym, jest kojarzone w umyśle z czymś nieprzyjemnym, z czymś, też czegoś jesteśmy przymuszani, czego może niekoniecznie chcemy, jest przymuszeniem, źle się kojarzy. Więc niechętny stosunek mamy do takiej czynności. Muszę? A może chcę? Gdyby zamienić muszę na chcę, w umyśle po jakimś czasie, na przykład po tygodniu, dwóch, a u niektórych z uczestników terapii po kilku dniach wytwarza się proces zachwytu nad faktem, że chcę rano wstać do pracy, chcę napisać jutro rozprawkę, chcę iść na spacer, chcę zjeść, chcę obejrzeć film. Nie, muszę ugotować kolację, muszę zjeść, muszę iść na spacer, muszę iść na siłownię. Nie, chcę. No. Ale taki wycinek wam tylko pokazuję. Dla tych z was, którzy na przykład są, mają potrzebę dopracowania swojej, może nie tyle kreatywności, co efektywności w działaniu, to ja zapraszam do moich terapii. Nie są darmowe, ale nie są drogie. Może inaczej, zacząłem przeliczać je na realną wartość w postaci czasu. Przy czym mój czas jest pewnie znacznie więcej wart, chociaż nie wiem, nie będę tego oceniał. Aczkolwiek takie ogłoszenie duszpasterskie jest następujące dla tych z was, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Wszystkie moje terapie są za darmo. Dla młodzieży poniżej 18 roku życia, bo w was warto inwestować i to jest moja inwestycja. Czyli mój czas i to, jak z wami będę pracował, ale to jest moja inwestycja w was, bo warto. Warto was na starcie zaprogramować dobrze. No, tak to brzydko nazwę, zaprogramować dobrze. Takie krótkie postkomentum. Rozmawiałem, a właśnie mówiłem wam ostatnio o mojej koleżance, której córka okazało się 7-letnia, ma zaawansowany nowotwór z przerzutami. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. I że przeznaczam pieniądze, które wpłacacie na PayPalu, bo wpłacacie, przeznaczam w tej chwili na nią. Czy ja po prostu jej wyślę te pieniądze, nie będę mówił chyba skąd pochodzą. Albo powiem, to jest ważne, powiem, że od was. Dziękuję wam wszystkim, którzy wykazaliście po ostatnim odcinku tą empatię i powpłacaliście pieniądze. To nie ma znaczenia kwota, naprawdę. Naprawdę, bo z małych, drobnych kwot uzbiera się duża kwota, więc to jest najważniejsze. Tu przy okazji taki, do tej mojej pogadanki ostatniej, Paweł Szofer, piszesz do mnie, te kasę jakbyś miał honor i jaja, co na urodziny wydałeś, to byś dał koleżance. A co znaczy honor i jaja? Przepraszam bardzo. Bo wiecie co, ten wpis mnie akurat zmierził strasznie. Ja koleżance dam, od siebie też. A że na urodziny sobie wydałem? Zazdrościsz mi? Tak? Wkurwił mnie ten wpis, powiem wam szczerze, naprawdę. Miałbyś honor i jaja. Mam honor i jaja, większe niż ty prawdopodobnie, bo przynajmniej nikomu nie piszę takich wpisów. Daruj sobie na przyszłość. Co mówię o tym Atorze ciągle i moim roczniku? No to Ator podaje mój rocznik 78, kochanie, ale no dobra, mogę być młodszy te 2 lata. A nie, znaczy nie chcę powiedzieć, nie ufajcie Atorowi. No nie, no Ator może po prostu mnie chce odmładzać, albo ewentualnie źle skojarzył moją datę urodzenia. Szymon Warunek do Jakubowskiej 90 UK przehandluje brytyjskich Polaków do Australii. To jest ten filmik, który nagrałem o tym, że jest taki plan, to tam niby ktoś z redakcji jakiejś tego dziennika, dziennik czy tygodnik, Independent, z tej gazety Independent, wykradł ktoś informację o tym artykuł, że jest jakieś tajne porozumienie między rządem brytyjskim, polskim i australijskim o tym, żeby Polaków z Wielkiej Brytanii, którzy po Brexicie będą musieli opuścić Wielką Brytanię, żeby ich relokować do Australii, bo tam będą mile widziani ze swoimi oszczędnościami i tym, że są białymi Europejczykami i tak dalej, że są pracowici. Tu Szymon Warunek piszesz, UK przehandluje brytyjskich Polaków do Australii. Jak pan myśli? Nie jestem pan, jestem Michał. To ściema z tą relokacją Polaków, czy rzeczywiście chcą nas wszystkich odesłać? Powiem wam tak.
Ja jeszcze omówienie, bo tam to był taki wstępniak, omówienie tego tematu jeszcze zrobię. Nie wiem, no jutro na pewno nie, to na to nie liczcie, ale w tym tygodniu może tak. Natomiast ja bym chętnie poczekał do daty publikacji, która została wyznaczona na maj, na koniec maja tego roku. Że, czy faktycznie ta gazeta opublikuje taki materiał? Jeżeli tak, no to mamy sprawę jasną. Jeżeli nie, to być może będzie to, jak ktoś pisał wcześniej, który jest widzek, kaczka dziennikarska. Może tak być. Słuchajcie, zresztą teraz się tyle pisze w Wielkiej Brytanii, w tych polskojęzycznych mediach o tym Brexicie, że i przede wszystkim pisze się ja uważam, że to, co jest uprawiane, to jest karygodne w ogóle. Jest takie grzanie strachem. Takie portale, ja wymienię je z nazwy, to nie po to, żeby zrobić reklamę, wręcz przeciwnie, antyreklamę. Takie portale typu Polemi na przykład. Kiedyś merytoryczne źródło informacji o wydarzeniach w Wielkiej Brytanii dla Polaków w języku polskim. Teraz grzanie takim super ekspresem pomieszanym z faktem, albo nawet jeszcze gorzej. Takie nagłówki typu Polaku, przygotuj się, już mają na ciebie ustawę i wchodzisz i tam na przykład napisany artykuł o tym, że no, że rząd brytyjski właśnie wyznaczył tam, nie wiem, stawkę zwolnioną z podatku, coś tam, bla bla, tam w ogóle nie ma żadnego odniesienia do Polaków, jakie pierdolenie i ten tytuł, który ma przyciągnąć oglądalność. Polaku, już teraz się pakuj. Polaku, coś tam. I Polemi, darujcie sobie. Zeszliście na psy, jeśli chodzi o dziennikarstwo, moim zdaniem. Ale to nawet nie to, sobie piszcie. Tylko ponosicie odpowiedzialność, a nie poniesiecie odpowiedzialności, bo nawet tego nie chcecie, nawet pewnie nie wyobrażacie sobie, że tak robicie. Jak wielu ludzi w Wielkiej Brytanii, mówię o Polakach, traktuje poważnie to, co pisze takie właśnie portale. Spotkałem się ostatnio z koleżanką, bo też trzeba pamiętać, że spora grupa Polaków w Wielkiej Brytanii to są osoby, które... Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to nie są osoby jakoś specjalnie wykształcone, żeby szukać samemu źródeł. Oni bazują na informacjach, które dostają z portali, które darzą szacunkiem, dla których dla nich są autorytetem. I teraz czytają w takim polemi takie pierdoły tak naprawdę i spotykam koleżankę, która mówi, wiesz, bo ja tu już zaczęłam zbierać pieniądze i w sumie sprzedałam biżuterię i wysłałam mamie, żeby tam odłożyła mi, bo może będę musiała kupować mieszkanie w Polsce, bo trzeba będzie uciekać. No trzeba będzie uciekać z Wielkiej Brytanii, zaraz nas wyrzucą, to ja wolę sama wyjechać. Ale kto ci to powiedział? Dziecko drogie, opanuj się. Dla wszystkich Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy właśnie traktują poważnie tego typu źródła, błagam was. Kto będzie wyrzucał osoby, które płacą podatki? No nie Wielka Brytania. Strzeliłaby se w kolano. Oni o tym doskonale wiedzą. Czytanie takich pierdół jak na Polemi, błagam. Czekajcie. No i te szwedzkie przypadki z piątku. Dzisiaj kolejna zła wiadomość bardzo. Ataki bombowe dwa na kościoły chrześcijan w Egipcie, do Koptów, to jest chrześcijaństwo koptyjskie, tak? Na Koptów w Niedzielę Palmową. Dzisiaj czytałem również taką informację o tym, że na 13 kwietnia jest szykowany jakiś wielki atak muzułmanów w Europie na europejską społeczność. Kolejny strasza, kolejna przepowiednia i wizja końca świata. Miejmy nadzieję, że tak. 13 jest w czwartek, zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że przy tym, co się teraz dzieje, trzeba by było pomyśleć również o tym, że zbliżają się najważniejsze dla chrześcijan święta, mianowicie święta Wielkiej Nocy, już za tydzień niecały. Ważniejsze niż Boże Narodzenie z punktu widzenia liturgicznego, nie tylko doktryny katolickiej też, chrześcijańskiej w ogóle. Śmierć, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Boję się, powiem szczerze, boję się, że to może być moment, w którym islamiści, nie muzułmanie, islamiści będą chcieli dokonać czegoś spektakularnego, co znowu przestraszy, bo tak jak mówiłem o przypadkach w Sztokholmie, o tej ciężarówce, o tym zamachu, przestaje to robić na Europejczykach wrażenie, więc może jeden z widzów zresztą napisał, że to może będzie teraz punkt, żeby robić krok dalej, to znaczy mówimy o tych tak zwanych terrorystach, że zrobią krok dalej i zrobią coś bardziej spektakularnego.
Jesteśmy w stanie wojny, moi drodzy, w Europie i warto sobie zdać z tego sprawę. Im prędzej, tym lepiej. W Polsce może nie, w Polsce jest bezpiecznie, ale reszta Europy to... Ja tu nie straszę ani nie złu wróżę, bo przecież sam mieszkam w kraju i właściwie nawet w mieście, a jeszcze lepiej w dzielnicy, w której chrześcijanie stanowią zdecydowaną mniejszość. Póki co wszyscy na ulicy mnie pozdrawiają i wszyscy póki co nie spotykam się z żadnymi przejawami dyskryminacji. Może dlatego, że wszyscy naokoło wiedzą, że jestem muzułmaninem, a to, że jestem biały i mam psa, to wielu moich sąsiadów muzułmańskich w tej chwili tu widzę na ulicy ma psy. Właśnie Hilton ma z tym problem, bo do niedawna był jedynym psem na swojej ulicy, był szeryfem dzielnicy, a teraz no, musi się podzielić terytorium z innymi pieskami, ale fajnie się nawet socjalizuje z niektórymi. Z tymi dużymi nie. Taki jest tu mieszka niedaleko sąsiad, który ma takiego psa wielkiego, Akita Inu się chyba nazywa ta rasa. Takie wielkie coś. Fajny pies, dopóki jest się z nim samemu. Natomiast jak jest Hilton ze mną, no niestety Hilton ma jakiś taki syndrom atakowania większych od siebie. Małe pieski mu nie przeszkadzają, nawet jak go gryzą po nogach. Może dlatego, że się wychował z Yorkiem, bo się wychował z Yorkiem miniaturką, który go zawsze podgryzał po łapach i tak dalej. Hilton sobie z tym świetnie radził, nigdy mu krzywdy nie zrobił. Natomiast jak widzi większego od siebie psa, to oj, jest akcja. No. Ciekawe, Esmeralda, co napisałaś. Mnie osobiście bardzo ten atak dotknął emocjonalnie, bo mieszkam kilkaset metrów od zdarzenia. Mówimy o wypadku w Sztokholmie. Córka przeżywa bardzo, mogła nawet przechodzić w tym czasie tamtędy. Zdjęć jest aż nadto, informacji na temat zamachowcy również. Jest z Uzbekistanu, 39 lat, miał odmówiony azyl w styczniu, podwójna tożsamość, są zdjęcia, człowiek jest zatrzymany. Nie ma żadnej zachowawczości mediów, są wszystkie informacje. Nie lubię, gdy ktoś mówi nieprawdę. Visamindre Svara. No okej. Okay. Kto mówi nieprawdę? Tomasz Mazur, no to ciekawe, pod filmikiem UK przehandluje Polaków do Australii, ale syf, po minucie wyłączyłem filmik, mówisz, że nikogo nie chcesz przekonywać, to po co nagrywasz filmy? Po minucie wyłączyłeś i wiesz wszystko na temat moich filmików, gratuluję. Też lubię być, wizjonerem. 1985 maja 1985. Tak nas powoli znieczulają, łatwiej się steruje i wpycha różne rzeczy znieczulonym statkiem zombie. No i łatwiej nas będzie pozabijać, bo będzie całe zero reakcji. W końcu przestaniemy sobie współczuć i pomagać. Napisałaś smutną i prawdziwą prawdę. Katinux. Cześć Katinux. No się pościeraliśmy ostatnio, ale to dobrze, bo ścieranie się jest ważne. Chociażby dlatego, żeby ustalać środek. Katinux, napisałaś, żeby być uczciwym, dodajmy, że to Polacy wyznaczają ten trend. Mówimy o zamachach w Szwecji. Pamiętacie zajście z Monciaka? A tak serio, im więcej o tych zamachach będzie mówić, tym więcej ich będzie, a przynajmniej niech przestanie się pisać imiennie o zamachowcach, na przykład, że Ahmed, Mohamed i tak dalej, to może przejdzie im ochota na rozgłos w ten sposób. 100% racji, Katinux. I z perspektywy tej wypowiedzi chyba zaczynam rozumieć, dlaczego brytyjskie media unikają określania narodowości i używania imion. Żeby nie nadawać rozgłosu i nie zachęcać kolejnych, którzy chcieliby zaistnieć na 5 minut na przykład. Emilia Pestka-Rokicka, super masz psa. No wiem, że mam super psa, no wiem. Wiem, mój pies jest super. Kochani, ta taka pogadanka dzisiaj... Oj, właśnie, ja już jestem, mój umysł jest nauczony. To właśnie był sygnał mówiący, Michał, jest 23 i spać. Ja sobie specjalnie tak budzik ustawiam, żeby mi mówił, że kiedy mam iść spać, bo czasem galopuję w słuchaniu lub nawet nagrywaniu. Życzę wam udanego poniedziałku, moi drodzy. Mieliśmy przeuroczy, przepiękny, bardzo ciepły, gorący weekend w Birmingham. Nawet się podobno trochę opaliłem. Marcin mi się powiedział, że chyba albo mam opalony ryj, albo przepity. Tak, to było stwierdzenie Marcina rano, no ale to jest jego romantyzm. Albo się opaliłeś, albo się schlałeś. No schlałem się, wróciłem, drzwi otwierały mi za 15 lat. Ale
Życzę wam, kochani, słońca w sercu przede wszystkim. Jak będzie w sercu, to będzie i na zewnątrz. Nawet jak za oknami będzie padał deszcz, żeby było wesoło. Może nie, ale żeby było przyjemnie, przyjacielsko, bezpiecznie i spokojnie. Udanego tygodnia, moi drodzy. Tygodnia ważnego dla wszystkich chrześcijan. Z tym bardziej życzę wam, żeby był spokojny. Żeby to triduum paschalne, które nadchodzi, było dla was wszystkich, którzy jesteście chrześcijanami, żeby było spokojne. Pełne refleksji właśnie tego, co w liturgii, w doktrynie chrześcijańskiej najistotniejsze, czyli poświęcenia życia i zmartwychwstania i życia wiecznego. To takie moje słowa dla tych wszystkich oponentów, którzy twierdzą, że przeszedłem na złą stronę, bo jako muzułmanin uważam chrześcijan za niewiernych. Ciekawa bzdura. Lubię jej słuchać, zwłaszcza wiedząc, jaki jestem. Kochani, życzę wam spokojnego poniedziałku. Widzimy się jutro. Słyszymy się jutro. Pozdrowienia. Aha. Wracając do kwestii tej mojej koleżanki, której córka ma zdiagnozowanego tego właśnie, ten nowotwór. Już się dowiedziałem dzisiaj, że będzie leczona medyczną marihuaną, co jest bardzo dobrą wiadomością. Że coraz więcej osób uczestniczy, partycypuje w kosztach leczenia i wysyła pieniądze. W linku pod filmem znajdziecie... Ja mówiłem wcześniej, że ktoś chce, to może na mojego PayPala wpłacać. Oszczędźcie mi trudów, bo ja z tego PayPala muszę przekazywać potem te pieniądze na moje konto, a potem właśnie będę je wysyłał do koleżanki, co też zrobię, ale chodzi o to, że łatwiej wam będzie wpłacać na stronę fundacji, która została założona na rzecz tej dziewczynki, a linka do fundacji znajdziecie zaraz pod filmem. I proszę o pomoc, naprawdę. No, to moi drodzy, do zobaczenia. Życzę wam jeszcze raz udanego poniedziałku. Dzisiaj jestem taki rozlazły. Ja lubię tą rozlazłość, a teraz idę spać. No, do zobaczenia, pa kochani.